kilka słów na temat sierpniowych zagrożeń różnych roślin. Niektóre spodziewane zagrożenia, inne mniej oczekiwane. Zacznijmy od pomidorów. Pięknie owocują w tym roku. Naprawdę noce są ciepłe, więc pomidorom w to graj. Zawiązały owoce. Tu na przykład odmiana Redut. Bardzo dobry na przeciery. Niektóre owoce się czerwienią i właśnie ten moment, w którym my musimy pracować i wycinać kolejne liście od spodu, już zaczynają zasychać, to jest naturalny proces, albo też są porażane przez zarazę ziemniaka, ale tutaj jakiegoś jakiej wielkiej tragedii nie widać. Ten moment jest naprawdę niezmiernie ważny, żeby opryskać rośliny i zabezpieczyć po takim cięciu, czyli usunięciu kątów, pędów z kątów bocznych, jak tutaj, i usunięciu o takich liści, które już przestają pracować. O, tutaj widać ślady patogenów. To może być też naturalne zasychanie, to pomidory same sobie regulują, które liście już na nie nie pracują. Każde takie wycięcie, zranienie, usunięcie liści to jest niestety droga prosta do infekcji, ponieważ noce są wilgotne, to jednak ta zaraza może tutaj szaleć. W związku z tym zawsze po cięciu pomidory opryskujemy. Opryskujemy najlepiej naturalnym preparatem, na przykład wykonanym z drożdży. Oto przepis. Lawenda jest zaskoczeniem tegorocznym in minus. Ładnie, co prawda, kwitnie. Teraz usuwamy przekwitające rośliny i one to spowoduje, że powinny zakwitnąć, ale zauważyłem, że tutaj w środku źle się dzieje, ponieważ jest jednak bardzo wilgotno i ciepło i lawenda po prostu zaczyna chorować. Tutaj rozwijają się choroby grzybowe. W tych odsłoniętych miejscach, o, tak jak tutaj, trzeba opryskać najlepiej wyciągiem ze skrzypu. Skrzyp ma właściwości grzybobójcze, dobrze działa zapobiegawczo przeciwko grzybom takim właśnie pleśniowym, różnego rodzaju. O, i trzeba po prostu starać się nie na liście, tylko właśnie w środek wpryskać tego skrzypu dość dużo, żeby on po prostu podziałał. Mam nadzieję, że pomoże. Ale ścinamy oczywiście lawendę jak najbardziej. Ogórki jeszcze liście mają ładne i nie czekajmy, aż zaczną brązowieć, tylko od razu opryskajmy najlepiej takim domowym preparatem, no bo cały czas je zbieramy. Ogórki zbieramy mniej więcej co drugi dzień, w związku z tym trudno zastosować jakąkolwiek chemię, bo to wszystko gdzieś tam zostanie w roślinach, nawet jeśli ma krótki okres. Takim preparatem, który w mojej praktyce się sprawdza, jest mieszanka pół na pół serwatki z piwem. Naprawdę nie powiem, jaki gatunek piwa, bo to nie ma większego znaczenia, po prostu zwykłe jasne piwo. Do tego serwatka, tylko musi być żywa, z bakteriami, taka po odsączaniu białego sera, czyli kwaśnego mleka. Można to samodzielnie zrobić w domu. Opryskujemy, mieszamy te składniki jeden do jednego, opryskujemy mniej więcej raz na tydzień i to naprawdę pomaga. W zeszłym roku ogórki owocowały mniej więcej do września, co było wyjątkowe, a w tym roku chyba w ogóle będzie, bo widzę, że ogórki naprawdę zaczynają chorować. To tyle spraw związanych z bieżącą ochroną roślin. Życzę powodzenia.